Drodzy czytelnicy, zanim spotkamy się ponownie w bibliotece, chciałabym zachęcić Was do przeczytania kilku nowości z naszego księgozbioru. Pierwszą książką, o której chciałabym opowiedzieć, jest znany skandynawski poradnik napisany przez Thomasa Erikssona. Thomas Eriksson to konsultant, szkoleniowiec kadry menedżerskiej, który napisał poradnik o intrygującym tytule Otoczeni przez idiotów. Jest to jeden z poradników tego autora, którym dysponujemy w bibliotece. Thomas Eriksson podzielił ludzi, podobnie jak Hipokrates, na cztery typy charakterologiczne. Tak więc wśród nas występują melancholicy, flegmatycy, cholerycy i sangwinicy. Aby łatwiej nam było przyswoić wiedzę, autor przyporządkowuje te charaktery do czterech kolorów. Tak więc wśród nas są osoby żółte, czerwone, niebieskie i zielone. W poradniku znajdują się liczne anegdoty, dzięki której możemy zobaczyć wszystkie kolory w dwojaki sposób. Widzimy, jak te kolory postrzegają same siebie oraz jak postrzegają te kolory inni. Tytuł książki Otoczeni przez idiotów odwołuje się do sytuacji, w której po prostu się nie rozumiemy. Autor napisał bardzo ciekawą książkę, prostym językiem. Każdy znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie, dlatego zachęcam do jej przeczytania.